zaraz kawka będzie. Ło! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja również witam. Wyglądamy trochę głupio z tymi czepkami, no ale robimy makaron i tak, żeby nam włosy nie wylatywały, to założyłyśmy sobie takie fajne, czaderskie, odjazdowe czapeczki. Zielone. Zielone. Jak takie zielone ufolutki. Była taka piosenka. Ogórek, ogórek, zielony ma garniturek. A my mamy zielone czapeczki. Dzisiaj jest sobota i tak plan jest taki, żeby zabrać się za pomidorki i ogórki. Ale chyba na planie się tylko skończy, bo coś tutaj widzę, że nam się pogoda zmienia. Kto wie, czy nie będzie burzy, nie? Bo jest dosyć parno. No w ogóle tak jakoś się zrobiło i te chmury tak krążą wokoło. No i żeby nie było przestojów, to wzięłyśmy się za makaron. Kurani nie da się nudzić. Nie, nie ma pustych przestoi. I wiecie, zawsze robiłam makaron ręcznie, zagniatałam, wałkowałam, a teraz kupiliśmy maszynkę. I Agnieszka wałkuje maszynką, ja kroję. Ona też ma funkcję krojenia, kroi bardzo fajnie, ale tutaj muszę powiedzieć szczerze, że ja szybciej nożem pokroję jak maszynka. No, ale zobacz, placki ona robi rewelacyjnie. Idealne robi. Tylko mamy trzeba rozwałkować je, tak, ustawione mamy odpowiednio. No i tutaj we dwie Agnieszka wałkuje, ja kroję i naprawdę idzie bardzo szybko. Współpraca na wysokim poziomie. Renia, a ty kawę pijesz, czy ty tą swoją herbatkę z brzozy? Kawę wypiję. Herbatkę z brzozy już dokańczam. Przestań, ona jest tak ohydna. Tego się nie da pić w ogóle. Jest ohydna. Ole, fuj. Fakt. Smak nie powala, ale efekty tak. Poprawia przemianę materii. Fuj. No i dzięki temu traci się kilogramy. Powiem Wam, że testuję na sobie i udało już mi się kilka kilogramów zjechać. No. Co już nawet po ciuchach widzę. Tak, to prawda, nie? Ale wiesz. Także oczy zamykam, zęby zaciskam i piję. Ale jak do mnie to wyglądasz pięknie. Jeszcze 10 kilo. No dobra. Także będziemy widzieć efekty picia liści brzozowych. Robię Ci kawkę. Rób. Tak, robię, bo mamusia tu już się kręciła. Kawka z liściami tak. To na pewno przemiana materii będzie dobra. Zawsze chciałam, zawsze chciałam zrobić, jak co? Robimy makaron, wziąć taką garść. Jeżeli kuchnię posprzątasz, to możesz wziąć. No weź, no, ty zgłupiałaś. A tak nasza Renia szykuje paczuszki dla Was, kochani. Dzisiaj właśnie pakuję na bieżąco, żeby później nie polegnąć, tak jak w tamtym roku. Myślałam, że to wyjdzie inaczej, a wyszło inaczej. Później długo mi to schodziło. No i tak teraz na bieżąco po kilka. I kochani, jest bardzo dużo SMS-ów. Ja na wszystkie odpiszę. Ale po kolei. Także być może będzie tak, że ktoś będzie czekał 2-3 dni. Nie jestem w stanie już i Agnieszka mi tutaj pomaga. Odpisuje w moim imieniu, oddzwania również tutaj do Was. Także to wszystko będzie trwało troszeczkę. Ale no, powiem Wam tak, że
oprócz tego to jest jeszcze i praca w polu, praca w gospodarstwie. Tej pracy jest naprawdę ogrom. Także jakoś pomalutko i damy radę. W tamtym roku pakowałam paczki w folię bąblową. I sianko, nie? Tak, owijałam słoiki w folię bąbelkową i kładłam w siano, ale ta folia jest taka lichawa i było bardzo dużo pracy, ciężko było. I w tym roku wpadłam na pomysł tutaj z Krzysiem w zasadzie, bo to on pierwszy przetestował. Kupiliśmy podkłady pod panele i to się naprawdę fajnie sprawdza, bo jest to miękkie. Owijam słoik i tutaj nie ma możliwości, żeby cokolwiek się z tym stało. Także no te panele, podkłady chyba najbardziej mi się tak naprawdę tutaj sprawdziły. No wiesz co, sprawdzają. Patrząc z perspektywy właśnie tego roku i pakowania w tamtym, w zeszłym sezonie, a teraz no to jest, wiesz, rewelka, nie? Tak, tak, bo mówię, no w tamtym roku to tak żeśmy się umęczyli. Nie? O, jeden jest bez naklejki. Trzeba mu dać naklejkę. No. Miód, wielokwiat, ale część już się krystalizuje, bo no wielokwiat jest takim miodem, który dosyć szybko się krystalizuje, a ten, no tak jak żeśmy mówili, też ma rzepak w sobie. O, jest wszystko. La perfekt, moja droga. La perfekta, tak. A ja chciałam powiedzieć, że w międzyczasie, jeżeli nie trzymam tutaj i nie nagrywam, to też obie z Renią tniemy tą, tak, ten podkład, można tak to nazwać. Nie no, Agnieszka, bardzo dużo. Nie? I tak jak często są takie pytania, jak człowiek sobie radzi, ja to zawsze podkreślam, to jest praca całej rodziny. Tak, zespołowa. Agnieszki, Agnieszka tutaj też naprawdę każdą chwilę przyjeżdża, pomaga i praca zespołowa. Edziu w tej chwili jest już przy pszczołach, bo sprawdza i tam, gdzie mamy te dwa pawilony, widz zadzwonił i mówi, że tak noszą facelię, bo tam facelia kwitnie, lipa jeszcze nie, że leje z ramek tak, jakby ktoś dosłownie wodę, wodą pryskał. Także no, jeżeli byłoby tydzień takiej pogody, jak jest teraz, to będzie miód faceliowy. Miodzik będzie. Tak. A ja chciałam jeszcze dodać buziaki dla moich dzieciaków, bo one mówią tak, mama, zbliża się weekend, czy ty jedziesz do Reni? Ja bo mówię, trzeba no miodu. Nie. Jak nie, no jak nie, jak tak. Słuchajcie, ja mam dorosłe już dzieci w wieku 20 i 25 lat, więc co one mogą? Tylko wysyłać mamę do Reni. Śmieję się, że u Reni to jest dla mnie najlepsza rehabilitacja i słuchajcie, i one mają rację. No bo nie masz czasu myśleć, nie masz czasu płakać, tak, dokładnie. Zajmiesz się robotą, a u mnie tej nie brakuje, tak. Zawsze jest taka różnorodność, nie ma monotonii. Nie ma. Bo zawsze się coś dzieje i... No i teraz muszę jeszcze nadmienić to, dlaczego my musiałyśmy wracać tak szybciutko w sumie z Podlasia. Gdzie... Tak, bo też było dużo zapytań. Tak, tak, dlaczego, bo ja w tygodniu jestem w szpitalu. Mam rehabilitację, a na weekendy przyjeżdżam do domu, a więc trzeba to jakoś wszystko pogodzić. I tyle. No niestety obowiązki, no. Także, bo dosyć też dużo SMS-ów. Czekaj. Dostałam, że oj, nie dałam znać, że mogłam powiedzieć, to ktoś by tam się spotkał, no czas nas po prostu gonił, ale jeszcze się wybieram. Także jeszcze wszystko jest do. Wybierasz się, czy się wybieramy? To zależy. Wybieramy. Powiem wam, że ja z chęcią wrócę na te Podlasie, bo jeszcze tak dużo nie zobaczyłam i tak jak ktoś napisał w komentarzu, że być i Bugu, tak? Bóg? Bóg, tak. Bóg i nie przepłynąć się. Ja wiem, kochani, ja wiem, ale naprawdę nam czasu nie starczyło. Następnym razem... Ty powiedz, że ty jeszcze musisz wrócić, bo ty powiedziałaś Krzysiowi, że mu wyrwiesz tę resztę włosów, które mu zostały. O matko. Już teraz biedny widzę. Chłopina. Biedny. Pakuję paczki i Agnieszka mówi, wyjdź, zobacz na niebo. Z jednej strony, bokiem, poszła burza, a z drugiej strony prościutko na nas idzie, błyska, grzmi. No zobaczymy, czy pójdzie to bokiem, czy przyjdzie tutaj.
miałyśmy wysadzać pomidory i jechać na pole gdzieś tam krajami, próbować. Burczy. Chyba tylko pozostanie nam miałyśmy. Idę dalej pakować paczki. Wiesz co? Ja już chyba mam dosyć. Ja też. Siedzimy w oczekiwaniu na kolejny deszcz. Babcia, bo cię zaduszę. Jeszcze raz powiedz, że poleje z góry, to nie doczekasz rana. To idzie właśnie do nas. To znaczy, że będzie bez jazdy na pole, to ja zaraz wam dam zajęcie. Co znowu mamy? Mamy piękny na dole rabarbar. No. Która jest chętna piec ciasto z rabarbarem, bo bym chętnie zjadła. No. Foki, posuńcie się. Może ja się zmierzę. Kurde, jakie wy szerokie jest. Cicho, bo Jezu! Mam refleks. Renia, mama, weź się tam potrzymaj. Patrzcie na Renię biedną naszą. Idzie burza, a my w lesie. Mamusi, zachciało się ciasta, no i trzeba... Najpierw nazbierać kwiatów dzikiego bzu. Pfa, śmierdzi. Nigdy nie lubiłam zapachu kwiatów dzikiego bzu. A dużo potrzebujesz tego bzu? No trochę. Jedziemy teraz po truskawki. I na moich kartofelkach, zobaczcie, kaczuszki pływają. Dzisiaj to się z tego śmiejemy. No, z tych kartofli, tam gdzie stała woda, niestety nic nie będzie. One już zgniły. Zeszła, ona wyparowywuje, wsiąka, ale o tam z przodu już jest po kartoflach. One już zgniły. Kartofel jest taki, że 2-3 dni woda w nim stanie i koniec, gnije. Tutaj jeszcze kilka dni temu stała woda, teraz wsiąkła, ale jest tak mokro i podejrzewam, że zaraz będzie znowu stała. Jak dopucuje. Truskawki. Jest ich dosyć dużo czerwonych, ale jak żeśmy przyjechali tutaj po tym takim deszczu z Edziem oberwać, to powiem wam, że niedobre były. Ohydny smak miały, taki smak bagna. A teraz zobaczymy, jak one smakują. Jak smakują? Nie wiem. Pachną dobrze. I? Te dobre są. No bo te one dojrzały teraz, nie stały tak w tej wodzie. Tak, nie stały w wodzie, nie? A tamte były w wodzie. No właśnie. I bardzo bagnem. No śmierdziały, krótko mówiąc, i nie były smaczne. Ciasto żeśmy upiekły, przepis będzie. Paczki spakowane i teraz jeszcze pokażę wam kurczaczki, bo jest dużo zapytań o kurczaczki. Jak one wyglądają? Rosną bardzo ładnie. Kwoka wskakuje z nimi na noc tutaj do tego koryta. Tutaj kiedyś były świnki w tym chlewiku, a teraz kwoka z kurczakami siedzi. Jest ich 10, było 11, ale powiem wam, że jeden gdzieś nam zginął i nie wiemy, co się z nim stało, bo jego tutaj w chlewiku nie było. Nigdzie nam tutaj nie padł. Prawdopodobnie przez dziurę w drzwiach, bo tam była taka dziurka, wyszedł, to zaraz jakoś na początku, jak one jeszcze były takie malutkie, przepadł, po prostu przepadł, pewnie wyszedł i chyba kot go gdzieś złapał, a ta dziesiątka maluchów tutaj, o, już się pod mamuśkę chowają. No, dumna mama. A ona tylko za kwoczy wyda odpowiedni ton głosu, to one automatycznie lecą do jej dzioba. Boję się jeszcze ich wypuścić na dwór. Już tak chciałam, żeby one poszły do piasku, żeby poszły na zielone, ale mamy koty i powiem, są kochane, ale nie ufam dziadom, bo Franek rzuca się na wszystko, co tylko mu się nadarzy. Bolek tak samo i szkoda jest tych cipulków. One są takie słodziutkie. No, ale ten jeden taki jest, widziałaś? Inny jest, nie? tak. Jakiego umaszczenia one będą, to tak naprawdę jeszcze nie wiemy. Prawdopodobnie będą jasne, bo już widać po tych piórkach, że to będą bardziej z tych białych. Ale jak się chowają? One się wszystkie chowają na noc pod skrzydełka do mamusi. Mamusi? No co siedzisz taka napuszona?
No i siadła mi tylko jedna kwoka. Chciałam posadzić sobie jeszcze chociaż ze 3-4 i powiem Wam, że tych kwok jest dosyć sporo, ale próbowałam i niestety na jajka żadna nie usiadła. Tutaj też już film był, jak Wam pokazywałam, że posadziłam sobie kwokę, przychodzę rano, a ona mi doniosła jajko. I z 15 zrobiło się 16. Tak! Oj, zobaczcie, kurczak wystaje tu. To będzie kogucik. Już teraz idzie je rozpoznać, bo koguciki mają zdecydowanie większe grzebyki jak kurki. Już im się te grzebyki kształtują. Tak, kokosio. Tak, 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 tak. Ale jak się napuszyło. No tak, bo ona się puszy, wydaje ciepły, a te malutkie pipciaczki. Ojojoj. Ale jaki najedzony. One mają tutaj wolę. Wolę to jest tutaj pod szyją taki pojemnik, mówiąc prostym językiem, na jedzenie. I mają te wolę tak. O ty! Jak ty? Nie ciebie. To kogucik jest. Jurny. Agresywny. Tak, tak. No już. No i taki jurny, nie? Jurny, agresywny chyba raczej. Schował się. No i zobaczcie, jak natura rządzi się swoimi prawami. Nawet takie kurczątka wiedzą, że pod skrzydłami kwoki jest ciepło. One się chowają, zaglądają tutaj na mnie, są oswojone, ale mimo wszystko u mamusi jest najbezpieczniej. Kiedy kwoka odstawi kurczęta, ona sama decyduje kiedy i będzie tak pomału, stopniowo odpychać je, dziobać. One będą się do niej garnąć, ona będzie je oddziobywać. Generalnie kurczaki przy kwoce są tak do 2 miesięcy. To te jeszcze mają miesiąc przy mamusi. Ale głosik fajny. Nie no, można patrzeć i patrzeć. Można, można. Szkoda, że nie ma ich więcej. No. Idziemy. Idziemy. Nie będziemy ich. Je... One idą już spać. One idą już spać. Przyszykowały się. A ja razem z nimi. Jeszcze ostatni rzut. Jak cipciają? A to jest ten kogucik. Tak, ten agresywny. Agresorek. A u krówek pora kolacji. Byczek doi mamusie. Tak wygląda karmienie. Będą one tutaj doić krowę. Jak długo? Krowa też sama zacznie odganiać cielaka od wymienia. Jak będzie cielna, będzie już powiedzmy tych 5-6 miesięcy, będzie zaczynała już cielaka odganiać, odpychać od wymienia. No i będzie wchodziła w taki stan naturalnego zasuszania mleka, czyli tracenia tego mleka. Dlatego, aby później już zbierać siły do wykarmienia kolejnego potomka. Rosną, jak na drożdżach, tutaj mają powietrza pod dostatkiem, mają naturalne warunki i rozwijają się bardzo fajnie. A tam, zobaczcie, są kaczki egipskie, tak zwane gęsiówki. One tutaj pojawiły się u nas z wiosny i tak je obserwuję. Prawdopodobnie gdzieś tam na bagienkach mają gniazdo, chociaż... Młodych chyba nie wyprowadziły, bo nie widzę. One tu są każdego dnia, ale młodych nie ma. Patrzą, że my patrzymy. Patrzą, ale one nie są w ogóle jakieś takie zestresowane, nie boją się. Aha. Kaczor, tak, tak, tak. Kaczor jest czujny, ale one wiedzą, że tutaj... Nie grozi im żadne niebezpieczeństwo z naszej strony. I tak to wygląda. Krowy są spokojne. I teraz odpowiem od razu na pytanie, które może się pojawić. Jest dużo komarów, jest dużo meszki w związku z tym, że pogoda jest taka wilgotna. Fionka. I czy tutaj na wolności
komary i myszka nie gryzą tego naszego bydła. Nie, nie gryzą. Są środki i my też kupujemy taki płyn. Nie pamiętam, jak on się nazywa, bym musiała w którymś odcinku Wam pokazać. I to polewa się po grzbiecie. Ten płyn wchłania się tak jakby w całe ciało i chroni od ukąszeń właśnie myszki i komarów. Jest to bardzo dobra metoda, bo one przebywają sobie tutaj, nie są nękane przez myszkę, przez komary i czują się dobrze. Jaki tłusty ten mały gad. A tamten, spójrzcie. No. A tamten doi twardo. Doi. Do, a nie, to tam jest Fiona, tu jest Andzia. Pomyliły mi się. Dwie krowy na krzyż mam i jeszcze mi się pomyliły. No tak też myślałam. Nie, to jest Andzia, bo Fiona to jest tamta, najstarsza. Ale patrz na ciebie. Teraz jest taki fajny czas, jest już wieczór się zbliża i taki się wytwarza tutaj fajny klimat. Fajna aura, wiatr ucichł, żaby rechoczą, ptaki śpiewają. Lubię tak sobie przyjść i wieczorem właśnie patrzeć na to bydełko. Jak one tutaj pasą się, już nie mają co paść. Wyjadły wszystko. Tak, Andzia, wzięłam cię za Fionę. Też coś, nie? Buta miło. To by było na tyle dzisiaj. Dzień dosyć ciężki. Był taki moment, że ustałam już miałam dość. I tak tylko wypatrywałam, kiedy ten dzień się zakończy. Burze tutaj chodzą co chwilę, ale jakoś tak nas ominęły. Ta jedna, co szła, taka mocna, poszła na Boleszkowice, no tam spadł grat. Bardzo padało, ale u nas tutaj no, stanęły wody tam na polach. Tu u nas nie padało, troszeczkę tylko pokropiło, ale to tak jak ksiądz kropidłem w kościele. Tak. No jakoś nas ominęło, ale cały czas te burze chodzą. Jest taki burzowy czas, ciężki można powiedzieć. O, tam idzie kolejna burza. Także nie wiadomo, co nas jeszcze czeka w najbliższych dniach. No zobaczymy. A na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami. Idę jeszcze paczki poważyć, bo muszę teraz poważyć, zrobić zdjęcia adresów i wysłać do pani kurierki na spedycję. Jutro będę te paczki wiozła. Trzymajcie się. Do następnego.